Zapraszamy Państwa do wysłuchania 2352 odcinka powieści radiowej W jeziorach. To wszystko na przecier pójdzie? Nie no, zbieram, bo do wykowania szykuję. Mamusia mi dała czadu, że już trzeba likwidować ten warzywnik. Na te pomidory to weź i połóż tutaj do koszyka. Nie. Na zupę? Nie, na sałatkę. Na zupę to popatrz, co ja mam dzisiaj tam. Te dynie? Uff, no. Nienawidzę zupy dyniowej. Macoszka to robi z tego taki gęsty ulep. Nie, no bo są dwie szkoły. Jedna na słodko, druga na ostro. Zeszklić cebulkę na oliwie, potem pokroić dynię w kostki, poddusić na patelni, dodać pieprzu. Aż mi ślinka leci. Hmm? A jak się dobrze przyprawi, to Adaś mówi, że niebo w gębi, wiesz? Specjalnie sobie dzisiaj taką zamówił. Taką ekstradyniową. Ja to przynajmniej nie będę musiała skakać wokół męża. Bo go nie mam. Ej, ty, co ty robisz? Maryśka. No, chciałam pomóc i zanieść te dynię do kuchni. No czy ty... Zostawżesz to! Zostaw to, odbiło ci. W tym stanie brać takie ciężary, chcesz sobie jej dziecku krzywdę zrobić? Najwyżej. No co tak głową kręcisz? Ty sama nie wiesz, co mówisz, wiesz? Wiem. Aż za dobrze. Najlepiej to by było, żebym wpadła pod pociąg. A ja tylko pod chłopa wpadłam. O, i teraz noszę ten brzuch przed sobą. Maryśka, już rozmawiałyśmy o tym tyle razy. No. Że co było, to było. Trzeba patrzeć przed siebie teraz. A ty nie za lekko się ubrałaś na te pogody? Ach, bo wyleciałam z domu tak jak stałam, wiesz? Już miałam kompletnie dosyć. A co się znowu stało? No bo mam już tego wszystkiego, o, potąd. Macoszka to co rusz to mi jadu napuszcza pod skórę. Nie ominiesz żadnej okazji, żeby mi dać do zrozumienia, że to przeze mnie tato dostał tego zatoru. Nie wiesz, że są ludzie, że to z prostego zrobią garbatego. No, ale u niej to zero akceptacji. Dzisiaj mi też dołożyła tym swoim ślubem. Swoim ślubem? No, jutro akurat jest rocznica 6, jak wzięli ślub. No i co z tego? Stara chce urządzić dla rodzinki takie, no wiesz, party. Niby, że to tatę rozrusza. Ale to totalna paranoja. Ojciec się zmęczy i jeszcze gorzej się zazłuka z mówieniem. A tak naprawdę, to jej chodzi o to, żeby znów zagrać główną rolę kochanej żonki. Już dziś od rana nawijała, że dopiero jak wzięła ślub, to no to poczuła się kobietą spełnioną. Zaraz, ale pani Wanda to już była raz za ślubną, nie? Raz? Dwa razy. Za Wójtowiczem była, tym co się zachlał na śmierć, a potem to za tym Rybetowskim, co był zawiadowcą na kolei. A teraz mi wstawia głodne krąki, że dopiero ślub z moim tatą to była, no, ta korona życia. A wszystko po to, żeby mi w oczy kłuć, że mnie kosa olał. Jak zaczęła o tej rocznicy gadać. Jak zaczęła nawijać, że bez miłości to tylko psy mogą żyć ze sobą. I kiedy ja w końcu spróbuję się dogadać z Kosowskim? No to jak ja jej na to pelnam z grubej rury. Kiedy? Wtedy jak psu pod ogonem zarośnie. No i wzięłam się i wyleciałam jak stałam. No zimno ci w tym kubraku, bo coś cię trzęsie. Chyba ze złości. Ach, Maryśka, weź z tymi nerwami na wstrzymanie. To i tobie, i twojej córeczce szkodzi. I pomyśleć, że ten bydlak to nawet nie wie, że ma córkę. Nie. Nigdy się nie dowie. Powiedz, Marysia, czy gdyby on się teraz objawił, gdyby się teraz zgłosił i powiedział, że chce wziąć ślub, to ty byś się zgodziła? On miałby się zgłosić? Ja nawet nie wiem, gdzie on jest. No, w końcu Irena ta i twoja ciotka Janka żyją we Włocławku, nie? I mogłyby coś tam przecież wywąchać. Byłam we Włocławku wtedy ze Staśkiem i co? Kosa od razu dał gdzieś dyla. Spalił gumę i pewnie jest za granicą. No dobra, ale jakby się tak objawił, to co? Darowałabyś mu? Nigdy. Nevermore. Ja go nienawidzę. Wreszcie zrozumiałam, że wszyscy mężczyźni to seksualni naciągacze. Aj, już nie przesadzaj. A reszta to świnie. Maryśka, to tak nie wolno widzieć świata. Nie ma czegoś takiego jak wszyscy i żaden. Wystarczy się rozejrzeć po trojakach. Stary Wilczewski to eksalkoholik. Paweł łomocze Tuśka. No przecież tydzień temu, jak się pobił z tym studniarzem, to zamknął Tuśkę w domu i tak złomotał, że okłady musiała robić. No, ten Włodarski też nieźle oberwał, bo chciał Tuśki bronić. A, on też jest lepszy jeleń. Jeleń? Dlaczego? A co chcesz? Dał Tuśce robotę, żenić się chce z nią? Mhm. Podobno. Tylko, że do tej pory sam ma żonkę na karku. Oj, to już podobno sprawa rozwodowa w sądzie.
Jeszcze się nie rozwiódł, a już następną mota, tak? Mężczyźni tacy właśnie są. Każdy przysięga jak sięga, a jak dostanie, to zaraz pożegnanie. Och, i pomyśleć, że ja przez takiego łacha dojdę, życie sobie złamałam. No, dziewczyno, takie będzie twoje życie, jakim sobie zbudujesz, wiesz? A co ja mogę zbudować z dzieckiem na karku? W gazetach piszą o polskich żonach na eksport. Że jest branie dla Polek, bo są dobre na żony. Ale nie takie, co mają dzieciaka na karku. Nie. Całe życie chciałam się wyrwać z tej wiochy. Ciągnęło mnie do świata. A teraz co? No kim ja będę, no? No kim? No co? Matką będziesz. Już mówiłyśmy o tym, nie? Sama powiedziałaś kiedyś, że jak to wreszcie zaakceptowałaś, to tak jakbyś się drugi raz narodziła. Gadać to można łatwo, ale... Ale jak ja mam to dźwignąć? Na czym? Ja mam coś zbudować. No jasne, nie jest lekko. Ale wiesz dobrze, że nie jesteś sama przecież. A niby z kim ja jestem? Kosa mnie olał. Olał mnie, słyszysz? No, ale masz rodzinę. Nie? A jak zostaniesz matką, to zrozumiesz, że twoje życie w jakimś sensie zaczyna się na nowo. No i co ty płaczesz, Maryśka? Co ty płaczesz? Idź do domu, bo cię trzęsie. To. Zimno ci pewnie. Idź. To nie zimno. Jezu, a co ona tak leci? Jola, gdzie jest wasz rower? Rower? Ja nie wiem, chyba pod wiatą go tam Adaś postawił. A. Albo co? Albo ja muszę go wziąć, to znaczy pożyczyć go muszę. A co się stało? Gdzie tak lecisz? No muszę na wieś, muszę wyjechać jak najszybciej. Coś się stało Sylwikowi? Nie, idzie. Idzie o to, że muszę kogoś ostrzec, no zatrzymać. Kogo? No bo wiesz, Jolka, no, Paweł do wczoraj mnie w zamknięciu trzymał pod kluczem. I jak ja tylko próbowałam wyjść, nawet do mamy, to wtedy mnie o tak mnie za włosy łapał jak za koński ogon i wciągał do domu. Matko, no przecież mówiłam, żeby do Henka pójść, żeby on jakoś na tego Pawła podziałał. A on tam podziałał. Gdzieś żyć z takim kimś to gorsze jak wyrok sądowy. A nie mówiłam, jacy są mężczyźni? I co, chcesz stąd uciec na rowerze? Nie, o to idzie, tylko ten przed godziną to Staszek zadzwonił. Kto? No, znaczy się ten Włodarski, no. No i ja dorwałam się do telefonu, bo jak to przez tydzień ten Paweł go trzymał w kieszeni, a tu jak raz mi dał te spodnie do prania, no i to w Częstas zadzwonił telefon od niego. I co? I mówi, czemu nie dzwonisz, maleńka, no to... To znaczy on tak powiedział, jak ty nie dzwonisz, to ja za godzinę będę u ciebie, bo muszę cię zobaczyć, bo ja nie wiem, co się dzieje. No, nie zdążyłam mu nawet powiedzieć, że Paweł mi zabrał komórkę, że mnie więzi w domu, a tu już Paweł jak nie wyskoczy mi zza pleców i łap za tę komórkę. No, pchnął mnie na tarczę tak, że łbem aż walnęłam o ścianę. Boże, dobrze, że Sylwik tego nie widział, bo u babki siedział. No i co, no i teraz muszę go jakoś, nie wiem, no zatrzymać. Przecież jak Staszek tu przyjdzie i nadzieje się na Pawła, to znowu będzie horror. No, Jola, mogę wziąć wasz rower, bo mój Paweł w komórce zamknął i klucze ma przy sobie. No pewnie, że może. Maśka, idź, przyprowadź ten rower, dobra? Dzięki. Ja mu wyjadę naprzeciw, pojadę tam, wiesz co, w stronę Klimontowic, żeby to może go zatrzymam jakoś, nie wiem. Jest lepszy sposób. Jaki? Zadzwoń z mojej komórki do niego. A no właśnie, ty, albo z mojej. Nie. Uprzedzisz go, żeby się nie pokazywał tutaj. Marysia, ty masz przy sobie komórkę? Mam. Zaraz, Tuśka, przytrzymaj rower. Nie, dziewczyny. Wyciągnę komórkę. To nic nie da. To ale dlaczego nie? Bo ja nie pamiętam jego numeru. Miałam zapisany w komórce, a tak z głowy to nie pamiętam. Chyba coś 600, 400, 0. Nie przypomnę sobie. A komórkę to Paweł zatrzymał. Pewnie ją sprzeda na piwo. On już na pewno tu jedzie. Ja mu wyjadę naprzeciwko. Czekaj ty, a jak on przyjedzie z tej strony, tu od Beresławic? Rzeczywiście. Czekaj, no to ja już nie wiem co. Jak się natknie na Pawła, to on zrobi z niego marmoladę. Taki jest nabuzowany, że bez kija do niego nie podchodzi. Ja wiem. Ty jedź przez wieś, a może ja tutaj wyjdę w stronę Beresławic. Jola, naprawdę ja nie wiem, jak ci dziękować, ale wiesz, jak ja się o niego boję. Przecież gdyby Paweł go dorwał, to wymusi na nim, żeby mnie z roboty wylała. Wtedy no tak. To chyba tylko kamień u szyi do studni. Przestań, Tuśka. Najważniejsze, żeby nie doszło do zwarcia. No dobra, to ja postaram się go zatrzymać, ale jakbyś ty na niego trafiła, to powiedz mu, żeby stanął tam przy rozstajach i czekał na mnie. Dobra. Ale nie mówcie nic Pawłowi, że ja rower wzięłam. No pewnie, że nie. No co? Dobra, dziewczyny, dzięki. Cześć. Dino, przestań! Co ty się sąsiadów nie poznajesz? Ale się porobiło. Ja nie wiem, na co tatuśka czeka? No przecież można się rozwieść. No pewnie tak. Też jej tak mówiłam, ale wydaje mi się, że ona nie chciała z tym wychodzić wtedy, kiedy Paweł siedział. Chyba miała skrupuły. Nie no, oni nie zasługują na żadne skrupuły. Zresztą i pieniędzy na rozwód nie miała przecież. Chyba temu całemu Włodarskiemu kasy nie brakuje. Dobra, ja pójdę umyć ręce i wyjdę na drogę od Beresławic. Trzeba jej pomóc. Co ty? Nie wyrobisz się z obiadem.
Powiem Paulinie, żeby te dynie posadziła. Zostaw. Połóż te dynie. Rób swoje, a ja wejdę na drogę do rozstajów. Przecież poznam bryka tego studniarza. No dobra, ale ty nie zmarzniesz? Spacer dobrze mi zrobi. I mojej drobinie. No dobra, jak chcesz. A jak go zobaczysz, to mu powiedz, że ma czekać na Tuśkę na rozstajach. Dobrze. Przecież słyszałam, co Tuśka mówiła. Ty, a Maryśka, ale za daleko się tam nie wypuszczaj, żeby coś z tobą się nie stało. Najwyżej będzie kłopot z głowy dla wszystkich. Oj, przestań. Co się tu dzieje? Nic. Nic się nie dzieje. Ale przecież widziałam z kuchni, jak Tuśka tu jakiś teatr odegrała i wzięła nasz rower. No bo jej rower Paweł zamknął w drewutni. A dobrze, że nie sprzedał. A gdzie ją tak poniosło, co? Bo miał do niej przyjechać ten Włodarski, u którego ma robotę. No, nie tylko robotę, bo i ciepłe łóżko chyba też. No, ja tam nikomu pod pierzynę nie zaglądam. Tuśka pojechała zatrzymać Włodarskiego od Klimontowic, a Maryśka od Beresławic ma go tam w razie by jechał to zatrzymać. No dobra. A co z tą dynią na zupę? O, to tam leży. Wybrałam taką najdojrzalszą. No właśnie, bo już pora się brać za obiad. Stefan wybiera się, wiesz, na to zebranie przedwyborcze. Żarczyński ma tu po niego zajechać. Nie, mam się nie schyla. Ja to wezmę. A to zrobimy po mojemu, dobrze? A nie, na słodko, bo Stefan tak lubi. No ale mamusia sama widziała, jak Adaś i dzieci się zajadały tą dyniówką na ostro. No ale Mateuszek woli na słodko. Ale ja Adasiowi obiecałam na ostro. A róbcie sobie tam, jak chcecie. Przecież widzę, że starzy to już nic w tym domu do gadania nie mają. No akurat. A co mamusia mówi? Kazała mamusia zebrać pomidory na przecier? Proszę bardzo, wszystko naszykowane. Możemy nawet dzisiaj zacząć robić. No chodźmy. Mamusia, potrzyma te drzwi. No dobrze, czekaj. Dynia mi ręce zajęła. Już. No to połóż ją tu ją połóżę. No, Żarczyński to wszystko robi, żeby PSL nie wypadł z gry w tych wyborach. Był wczoraj u Edku, wiesz, i zapraszał na dzisiejsze zebranie, gdzie ma wyjść z programem PSL-u. A Wanda to od razu zaprosiła go na jutro. Na jutro? No, na te swoje sześciolecie ślubu z Edkiem. No bo oni akurat 24 września 2000 roku brali ślub. Ojej, kto by pomyślał, że 6 lat potem to Edek już ani komendantem straży nie będzie, ani też do gadania za bardzo się nie nadaje. Mam się da ten ostry nóż, to w okraje. Masz, dynie. Masz, trzymaj. W kosteczki. No, jak tam sobie chcesz. A ja bym tam robiła na słodko. Stefan tak woli, a... A co tu się wybiera na to zebranie z Żaczyńskim? Przecież od kiedy już zapowiadał, że się od wszelkiej polityki odrzeka. Aha, no Adaś go prosił. Adaś? A temu co do głowy strzeliło? A to nie mówił ci, że sam też się szykuje jechać? No pierwsze słyszę. To dziwne, bo od kiedy to Adam tak głośno już powtarza, jak wiele Mikołajowi zawdzięcza? No przecież latał tam jego obory oglądać, kombajn od Mikołaja pożyczał, potem zwijarkę brał. Jeszcze się z tego wszystkiego do końca z Żarczyńskim nie rozliczył. Pewnie chce, żeby Mikołaj nie miał go za wroga, jak idzie o politykę. Jak idzie o politykę, to Adaś ma tylko jedno wyjście. Przeklina wszystko w cholerę. Adek mówił, że ten cały studniarz, no, ten Włodarski, co to do Tusi się ma, to jest za samoobroną, wiesz? No szkoda, że Paweł nie jest z LPR-u, bo by się dogadali jak leper z Giertychem. Pewnie tak. Wanda mówi, że ten cały Włodarski to obiecuje Tuśce ślub. No przecież on ma żonę. No, podobno się rozwodzi. Co? To wiesz, to Tuśka pierwsza powinna wziąć rozwód. No ty dobrze wiesz, że ja za rozwodami nie jestem, bo rodziny trzeba się trzymać. No właśnie, no ale nie wtedy, jak mąż nią po ścianach rzuca. Oj Boże, co to się na tym świecie porobiło? U nas w rodzinie to w ogóle coś takiego nigdy nie miało prawa się zdarzyć. O, ktoś... A! Proszę, jaki odpalony. Podobno na zebranie przedwyborcze się wybierasz z Żarczyńskim, tak? No i ojca prosiłem, bo wiem, jak panu Mikołajowi zależy na tym, żeby ludzie się zeszli. No ciekawa, zarzekałeś się, że się do żadnej polityki nie będziesz mieszał. No Mikołaj mnie przekonał, że jak nie my sami o sobie będziemy decydować, to zrobią to inni na swoją korzyść. I taka jest prawda. A oprócz tego ja Żarczyńskiego poważam i sporo mu zawdzięczam. Sama wiesz, że za psi grosz pożyczał mi zwijarkę, a jeszcze potem foliarkę.
Wypada pójść i posłuchać, co stary ludowiec ma do powiedzenia. Taka jest prawda. No tak, a może ty się tam wybierasz, bo tam będzie też szanowna małżonka pana Żarczyńskiego, co? Odbiło ci, czy co? No co? Ty mi lepiej powiedz, dlaczego ty dziecko zmuszasz, żeby jakieś laurki pisało. No to co ty, jakie znów laurki? Do przedszkola? Nie, do szanownego dziadka. Jakiego dziadka? No, ja patrzę, a Mateusz wściekły siedzi, jakieś krówki i konie na łące maluje. Oblał się farbą. Ja pytam go, co robi, a on, że mamusia mu kazała narysować obrazek z krówkami i jałtkiem i napisać, że to dla kochanego dziadziusia. Dla Stefana? O, tak, dla Stefana. Trafiła mama jak kulą w płot. Dla dziadka Wacława Zdrojowego. Aha. Taka jest prawda. Ja tylko nie wiem, po co dzieciaka męczyć. Na dwór nie wolno mu wyjść, póki nie namaluje tej laurki. No bo tatuś ma imieniny, dziadek ma imieniny, nie? Tak. Czwartek jest Wacława i byłoby mu chyba przyjemnie dostać od Mateusza taki obrazek. Jak ojciec to zobaczył i usłyszał, że to dla Zdrojowego, to aż nim zatrzęsło. A niby dlaczego? No co? Wiesz co, ty jesteś dziwny. Jak tatuś dał kasę na moje auto, to było wszystko okej, nie? A jak teraz jest okazja mu podziękować, jakiś dowód pamięci, to już jest to afera jest. Ja w ogóle nie rozumiem tego. Nie rozumiesz. Dlaczego? Jakby go Mateusz lubił, to by sam miał chęć coś narysować. A tu na rozkaz robi. I taka jest prawda. Wiesz co? Prawda jest taka, że ty jesteś jakoś dziwnie wyrachowany. Jak jest okazja coś wziąć od kogoś, to ty jesteś pierwszy. Ale jak coś dać od siebie, to już kurczę ciebie nie ma. Już odpada. Ja taki jestem, co? A czy ja coś od Zdrojowego chciałem? Ale jak twój polonez stoi na kołkach, to fruwasz moim autkiem, nie? A na Fordziaka kto dał kasy, jak nie mój tata? No i dzieci, po co się żreć o takie głupstwa? Jak na was patrzę, to jakbym na telewizję patrzyła. Wszyscy ze wszystkimi koty drą. No to najlepiej sobie pójdę, to już nie będzie musiała mamusia na nas patrzeć. No co? Jola, no ale co ja takiego powiedziałam? Tam mama się nie przejmuje. Ona na tle swojego ojca to jest nietykalska. Żadnego słówka krytyki, że to ekskomuch, żadnego żarciku. Od razu rzuca się jak lwica. No ale może tak się w rodzinie i należy, no czy ja wiem. No, Adaś, no. Chcesz zupę z dyni na słodko, jak ojciec lubi, czy na ostro, jak Jolka przyrządza? A na wszystko jedno. No. A kogo to tam Maryśka prowadzi? To najpierw przez furtkę brzuch wchodzi, a potem Maryśka. To ten Włodarski. To do nas? No bo on miał przyjechać do Tuśki i ta się bała, że go Paweł znów pobije. No i wzięła nasz rower i wyjechała na stronę Klimontowic. A że nie wiedziała, skąd on przyjedzie, no to na stronę Beresławic wysłała Maryśkę, żeby go zatrzymać. To lepsze jak ci kryminalni w telewizji. Otwarte, proszę. Pan zachodzi, proszę bardzo. Dzień dobry państwu, w Jabłońskim. Ja przepraszam za najście. No ale proszę śmiało, dawaj. A gdzie to Marysia się podziała? Szanowanie, panna Marysia mnie zatrzymała tam przy przepuście, przy łąkach i mówi, że Tusia kazała samochód zostawić i czekać na nią. No bo dziewczyna była w strachu, żeby Wilczewski znowu pana nie napadł. No, a ona sama to pojechała rowerem przez wieś. Wiem. Mnie wypadało od Berosławic jechać, bo byłem obliczyć, ile przy tamtejszym domu kultury będzie tego eternitu do zdejmowania. Patrzę, a tu znajoma osoba mnie zatrzymuje. Myślałem, że może osoba w ciąży, dajmy na to, w potrzebie jest, co by ją do szpitala wieźć. Nie. Ona specjalnie wyszła pana ostrzec. Nie wiem, jak szanownym państwu dziękować. A co się działo z Wiktorią przez ten cały tydzień? No bo do pracy nie przyjechała, a jak dzwoniłem na komórkę, to albo cisza, albo męski głos. Panie Włodarski, przez ten tydzień to Tusia miała nieliche piekło. Paweł zabrał jej telefon, w domu zamykał, nigdzie wyjść nie dawał. Toż to łamanie wolności ludzkiej. Gorzej, że i kości. Taka jest prawda niestety. Ja tego tak nie zostawię. No ale co pan zrobi? No co? Znów się pan pobije z Pawłem? Takiego kiziora to kulturalny mężczyzna łatwo nie pokona. A niech ona raz stąd się wyniesie. Tak, dokąd? No. A dajmy na to nawet i do mojego biura, bo to całe moje biuro to taki więcej kantorek, ale można tam i łóżko wstawić. Łóżko? A co z domem? Co z dzieckiem? Przecież ona tego Sylwka nie wyrzuci jak pestki od śliwek. Ja tu właśnie przyjechałem, co by ją, dajmy na to, namówić na odejście od tego drania. Ja już od niej słyszałem, że pan ją namawiał, żeby przed wyborami zapisała się do samoobrony, bo ta jej da lepszy start. Wszystkim da lepszy start. A w pierwszym rzędzie rolnikom. Nie, pan chyba sobie żartuje. I komu pan wierzy? Człowiekowi, który co drugi dzień rozwala koalicję, grozi, a potem zamazuje wszystko.
To zapowiada trwałość koalicji, to znów, że wybory będą na wiosnę. No. Przecież od tego można dostać kręćka, taka jest prawda. Dajmy na to, że się pan myli. No bo wziąć myli. Tak... Ile wieś dostanie za suszę? Przecież w tej klęsce on jeden walczy o poratowanie dla chłopa. Ojej, proszę pana, jakby to Żarczyński usłyszał, to by panu prawdę wywalił. On twardo postawił sprawę, że minimum 500 milionów ma być. No i co z tego gadania? To wypadnie najwyżej 500 albo 1000 za gospodarstwo. Komu to wyrówna straty? A przecież ceny nawozów poszły w górę, ceny maszyn idą pod sufit, jeszcze paliwo. Leper i o suszy pomyślał, i o paliwie. On jedyny krusz ubronił. Tak, bo mu zależało na brawkach. Taka jest prawda. To wszystko marny populizm polityczny. Mówmy konkretnie. Przekona się pan, jak pan złoży do 15 października wniosek, że straty z powodu suszy wyniosły 30%, że pan dostanie wyrównanie. Nic nie dostaniemy. Nic. Komisja gminna wyliczyła, że u nas nie było 30% strat. Dajmy na to dlatego, że w całej Unii obowiązuje taki próg. Pan mi tu lepiej głowę Unią nie kręci. Bo to jest jedna wielka biurokracja, jak z tym mlekiem. No właśnie, pan tu za leperem basuje, a już go nie ma. No, a wszystko to obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. Nad naszymi głowami odgrywa się ta cała polityka i liczą na to, że chłop przygarbiony nad tą rolą to nawet łba nie podniesie, żeby się rozejrzeć. No bo to w kółko ziemniaki, buraki, orka, siejba. Ręce tylko dwie, a tu marchewka, kapusta, trzeci pokos koniczyny czeka na wysuszenie, a teraz rosa co rano go moczy. A nad naszą głową tylko obietnice fruwają. No, pewnie tak, ale... Nie basujcie tak głośno, bo jeszcze Paweł dosłyszy i przyleci się z panem rozliczyć. A gdzie to Wiktorię poniosło? Może on ją dorwał? Spoko, pojechała na rowerze. To pewnie aż do Klimontowic ją zaniosło. No, pan przecież wieś zna, prawda? No, a ja się pytam. Widział pan nasze kartofle? O, takie to. O, drobiny jak kozie bobki. Ziarna będzie mniej. No, chleb już podrożał, ale chłop na tym nie skorzysta. Pewnie tak, skorzystają ci, co wszystko są gotowi obiecać i w ten sposób robią chłopu wodę z mózgu. No. Tylko, że jak przyjdzie czas ich rozliczyć, to już ich we władzach nie będzie oczywiście. No, to niekoniecznie, mogą być jak nasz wójt Wasiak. Złapali go na lubelskiej szosie, jak jechał na podwójnym gazie. Miał coś koło 2 promili. Ale to niepotwierdzone. Dajmy na to, że był wypity na 2 piwa, ale nie na 2 promile. Nie ma dowodów. I o to właśnie chodzi, że dziwnym trafem zginął wynik badania krwi. A wójt się zapiera, że on pił tylko kefir. Tyle, że był skwaśniały. Tam on zawsze był krętaczem. No, ale przecież drogę od Klimontowic do Dobrzycy położył. No właśnie. Akurat nie do nas na Trojaki, tylko do Dobrzycy. No właśnie. Bo tam sam mieszka. Mhm. Taka jest prawda. To ludzki człowiek. Dajmy na to, zrozumiał, że moja oferta co do pozbycia się azbestu z gminy jest super ekstra. I poszedł panu na rękę. I dlatego go pan broni. No, a tak naprawdę to on za jazdę po pijaku powinien spaść z hukiem ze stołka. A idę o zakład, że 12 listopada będzie na listach wyborczych. No, Żarczyński do Edka się zarzekał, że on takich, co łamią prawo, to do wyborów nie dopuści. Dajmy na to, czy był kiedyś jakiś rząd, co spełnił wszystko, co obiecał? Żaden mąż nie spełnił tego, co obiecał żonie, a co dopiero rząd. Taka jest prawda. Ojej. Ktoś jest w sieni. No to co? No... A jak to Paweł? Pan siedzi tutaj. U nas nikt pana nie śmie uderzyć. Spokojnie. Otwarte! O, jesteś. Skąd wiedziałaś? A, Maryśka mi powiedziała. Możesz na chwilkę ze mną wyjść? Jasne. Przepraszam za najście. Chodź, nie ma sprawy. Chodź. Tak się strasznie bałam. O co? No o ciebie. No. Chyba się już przekonałeś, do czego on jest zdolny. Lepiej może nie wychodźmy. Słuchaj, jeśli on nas stamtąd dojrzy... Nie to... ma strachu. Tak, pewnie nie ma strachu. Pewnie mnie już szuka, bo uciekłam z chałupy. Tuśka, po co to dręczenie się? No jak to, a co? Jak, co masz na myśli? Dajmy na to, mam na myśli, żebyś się od razu stąd ze mną zabierała. Stasiek, ty chyba sam nie wiesz, co ty mówisz. Stasiu, przecież to... Chcę cię stąd wyciągnąć, uratować. Wiem, Stasiu, wierzę, ale... Każdy z nas musi się ratować sam. Inaczej to zawsze się będzie dla czyjejś łasce. Był to 2352 odcinek powieści radiowej W jeziorach.